13 października dokonujemy bardzo ważnego wyboru. To dzień, w którym zdecydują się losy Polski. Będę głosował na Lecha Antoniego Kołakowskiego. To jest bardzo dobry kandydat, który wiele dobrego zrobił dla Polski, Polaków, dla naszego regionu, a także dla ziemi łomżyńskiej. To on przyciąga tutaj środki, które są wykorzystywane na rozbudowę linii kolejowych, które wkrótce właśnie będą przebiegały przez Łomżę, na co bardzo długo czekaliśmy, wkrótce się ziści. To on interweniował w sprawie nowych inwestycji drogowej, z których niektóre są realizowane, a niektóre będą już bardzo szybko widoczne. Jest on osobą, na którą należy głosować, jeśli chce się dobra Polski, dobra naszego regionu, dobra ziemi łomżyńskiej. Ja nie będę miał w tym zakresie żadnej wątpliwości. Ta kratka przy nazwisku Lech Antoni Kołakowski to jest to miejsce, które należy zaznaczyć. Głos oddany na Lecha Kołakowskiego to głos oddany na Polskę, to głos oddany na ziemię łomżyńską.